Hej, witajcie, z tej strony Noxy. Na grupie, na Facebooku ostatnio zrobiłem ankietę, co mam zrobić z tymi 50 złotymi, które wygrałem w turnieju. Najwięcej osób głosowało na opcję zrób opening, więc teraz właśnie zrobimy opening 18 skrzynek. W ogóle jeżeli chcecie mieć wpływ na kanał i tak dalej, jak będę robił jakieś ankiety, to zlajkujcie fanpage i dołączcie do grupy na Facebooku, bo tam będę czasem się pytał was o różne rzeczy, o to jakie chcecie filmy, o to co robić, z jakimi rzeczami i tak dalej. Ale przejdźmy już do samego openingu, więc mam 16 skrzynek Hextech i dwa Championship Chesty. Nie wiem jak one działają, nie wiem czym się różnią nagrody. I wygląda na to, że najpierw je otwieramy, to zobaczmy co wypadnie. TPA Shen, całkiem spoko, podoba mi się, powiem. Wiecie co, tylko ja może włączę głos. O, co to jest, Championship Devil? Nie wiem. Pierwszy raz to widzę. Zaczekajcie chwilkę, włączę tylko troszeczkę, żeby było słychać jednak głosy z tego lola. O, słychać teraz będzie. Okej. Okay. Może nawet zgłośnie. O te. I ciśniemy dalej, więc mamy TPA Shena. Czy jego będę chciał rerolować? Na razie nie, bo mam fajne skiny. Jak wypadną słabe, to zamienię je na esencję. Nie wiem po co mam to Championship Jewels. Tango Twisted Fate. Nie ma nic wspólnego chyba z Championship, ale dobra. Okej, okay, i kolejne trzy kryształy. Co ja z tego mogę w ogóle zrobić? Aha, ikony mogę odblokowywać. Okej, okay, ale mnie to tak bardzo nie interesuje w sumie. Dobra, co dalej? Teemo, no ja już mam Teemo, ziomy. O lol, i to bez niczego, sam Teemo mi wypadł. Okej, okay, mogło być gorzej. Będzie na esencję, nie? Z postaci wypada chyba ta niebieska i będę mógł z niej coś zrobić. Perseusz Panteon? Ha, pierwszy raz widzę tego skina. Dlaczego go wcześniej nie widziałem? W sumie nie wiem. Myślę, że porobimy też sobie kilka reroli pod koniec, albo posprzedajemy. Ari, Champion Shard. Ja już mam Ari. Kolejny nietrafiony. Dobra, ale ta skrzynka będzie szczęśliwa. Lux, no nie, kolejny champion. Ja nie chcę więcej postaci i to wszystkie, które mam. Ja mam wszystkie te postacie. Secret Agent Xin Zhao. Okej, okay, fajny, ale nie jest najlepszy. Gladiator moim zdaniem jest najlepszy. Może pójdzie na reroll. Nie potrzebuję po dwóch skinów do... O, to jest ciekawe Jax. A ja tutaj nie mam skina do Jaxa, lubię tą postać. Dobra, to jest fajny zakup. I za ile go się odblokowuje? 450, to jakoś tak niedrogo. Fajnie, Jaxik mi się podoba. Blade Mistress Morgana. Nie widziałem go w grze jeszcze. Albo nie zwróciłem uwagi, bo to nie jest ten cały czerwony. Bardzo ładny art, ale nie wiem jeszcze jak w grze wygląda. Oktoberfest Gragas. A nie zagram tą postacią. Nie lubię grać Gragasem, ale skina może nawet przygarnę. Dobra. O, fajny. Naprawdę fajny. Tylko, wiecie co? Czy ja do Tryndy już nie mam skina? Wydaje mi się, że jeden z widzów mi kupował kiedyś skina do Tryndy. To jest... Czy one są tak po kolei? Nie, to nie na tym koncie mam skina do Tryndy, okej. Okay. Dobra, wracamy tutaj. Okej. Okay. O, to jest bardzo ładny skin do Lulu. Smoczy trener. Smocza trenerka w zasadzie. Ciekawy wart. Dobry na Halloween, bo akurat kiedy to nagrywam, to mamy 1 listopada, to jest Halloween, prawda? Nie wiem, czy Halloween jest 1 czy 31? Nie jestem pewien tak naprawdę. Orianka, o, okej. Okay. Pierwszy Champion Shard, który mi się podoba, bo Oriany nie mam, a ją lubię i chętnie ją pogram. Chyba jej nie mam na tym koncie.
Gangplank. O Boże, ile tych postaci mi wyleciało. Serio. Dlaczego tak dużo czempionów? Co? Ona naprawdę rzuca bananami. Gdybym jeszcze grał Soraką, nie? Nawet nie wiedziałem o istnieniu tego skina. Poro Ward, kurde. No i oficjalnie Ward z drzewem stał się bezużyteczny. I ostatnia skrzynka. Legendarny? Nie! Gnar! Oh. Dobra. To teraz zróbmy trochę w tym porządku. Wardy mogę wymienić. Którego chcę? Wiecie co? Jednak nie chcę. Poro. Wybacz, Poro. Wybacz. Ale przyjmę drzewo. O! Z ciężkim sercem. Z naprawdę ciężkim sercem. Tą esencję spędzam sporo. Okej, mam odblokowanego tutaj Wardzika. I czas zacząć się trochę skinami. Oktoberfest Gragas. Ha. Disenchantować. Znowu mam problem, bo fajne skiny, ale Tango Twisted Fate zdecydowanie nie jest jednym z najlepszych. Xin Zhao Agent. Nie, odpuszczę tutaj. I teraz odblokujemy Jaxa. Wiecie co, ten Trynda, on jest taniutki. Najpierw odblokuję Jaxa. I pomyślmy, które skiny ja chcę mieć tak w ogóle. TPA Shen jest na pewno fajny. Tutaj Queen. Ten skin do Panteona zdaje się nie za dużo zmieniać, to go zamienię na esencję. Gragas, Oktoberfest. Nie lubię tej postaci. Nie przyda mi się Oktoberfest Gragas. I ten Trynda jest tani mimo wszystko. Głupio go wyrzucić. Zobaczmy, czy mam jakieś skina do Tryndy. A do Tryndy nie mam, to patrzyłem. A do Morgany chcę. No to ważne. O. Dobra, to jest jakiś nowy skin chyba, nie? Wiecie co, wezmę tego skina. Upgrade. Tak. Dobra. Lulu na razie nie gram, ale zostawię ją, bo jest... O, 10 na 10, jeżeli chodzi o skina. Do Soraki nie potrzebuję skórki. Ja, może być fajna, ale nie potrzebuję. Shenem ostatnio kilka gierek grałem. Więc może na razie dam sobie Shena. A z tych postaci niestety chyba wszystkie mam, bo nawet jak tak sobie teraz myślę, to Orianę też mam. Zobaczmy. Tak, mam Orianę, więc wszystkie stąd postacie mam z tego. Zobaczmy zresztą. Nie mogę zupgradzić. Wszystkie postacie stąd mam. Więc myślę, że to pójdzie docelowo na niebieski proszek, a niebieski proszek pójdzie na... masterki na postaciach. Okej, więc mam nadzieję, że ten skromny opening wam się podobał. Jeżeli chcecie, żebym robił podobne openingi w przyszłości, to możecie dać znać. Jak wpadnie kiedyś trochę RPGów na konto, to czemu nie? A tymczasem żegnam się z wami. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.